Kochana młodzieży, no niestety nie ma takiej recepty. To wszystko zależy od was. To wy musicie wiedzieć, czego chcecie i jak bardzo się zaangażujecie w to, co będziecie robić. Oczywiście są pewne cechy, które pomagają do osiągnięcia sukcesu. Jest coś takiego jak talent, predyspozycje, prawda? Są sporty, gdzie trzeba być wysokim, są sporty, gdzie nie trzeba być wysokim, są sporty, gdzie na przykład tusza jest również atutem, prawda? Bo są kategorie wagowe i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś pamiętam w NRD, robili badania antropometryczne, prawda? Starali się maksymalnie utrafić z ciałem, organizmem, z psychiką, z motoryką do danej dyscypliny sportu. No ale to nie było naturalne, to było coś z kosmosu. Więc cóż mógłbym wam poradzić? Przede wszystkim, żebyście na początek łapali przyjemność w tym, co robicie. Sport jest naprawdę wspaniały. Ja już nie mówię o tym, że mi osobiście sport dał wszystko, pozycje, pieniądze, szacunek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć te przykłady. Sport jest czymś, co wnosi do naszego życia sytuacje, których no, nie bylibyście w stanie przeżyć w innych okolicznościach. Ja poznałem cały świat, poznałem wspaniałych ludzi, począwszy z naszym nieodżałowanym Ojcem Świętym Janem Pawłem II, prawda, poprzez króli, aktorów, sportowców. No, w normalnym życiu nie byłbym w stanie czegoś takiego doznać w swoim życiu. Więc sport jest w stanie wnieść. A oprócz tego przede wszystkim wprowadza taką pewność siebie. Człowiek się czuje taki pewniejszy, łatwiej mu się w życiu później sprawdzać. I no, sport, jak ja to mówię, zwłaszcza w młodym wieku, wnosi najlepsze wartości, jakie może posiąść młody człowiek. Także tu apel nie tylko do was, ale i do waszych rodziców. Naprawdę, posyłajcie dzieci do sportu. Będziecie mieli problem z głowy, problem socjologiczny, prawda, problem zdrowotny. A jeżeli jeszcze uda się wychować mistrza, no to będziecie mieli powód do dumy. Sport to naprawdę wspaniała dziedzina naszego życia. I wystarczy wytrwałości. Takiego dążenia do sukcesu. Jak złapiecie bakcyl, jak zdobędziecie swój pierwszy medal, to wtedy uwierzycie w to, że można. A naprawdę można. Tak jak już powiedziałem kiedyś wcześniej, życzę wam, żebyście stanęli kiedyś na najwyższym podium. Żeby odegrano wam Wazurka Dąbrowskiego. To będzie coś, czego nie zapomnicie do końca życia.